Minął już ponad tydzień od momentu, jak ogłosiłem konkurs związany z Algorand Governance, a konkretnie, abyście oddawali Wasze propozycje na temat tego, w jaki sposób można byłoby ustalić nagrody dla gubernatorów, dla osób, w których ręce będzie oddany los budżetów Algorand. No więc w dzisiejszym odcinku, tak jak były warunki konkursu, wylosuję kilka osób, no i nagrodzę wszystkich wylosowanych oraz nagrodzę tych, których opinie przedstawione, sugestie były dla mnie najciekawsze. Dodatkowo może, żeby ten odcinek zrobić już taki konkursowy, pociągniemy temat konkursu jeszcze sprzed wielu, wielu tygodni, który już był rozstrzygnięty, a mianowicie odpowiadałem na Wasze pytania, które były pod jednym z filmów. Tam było tyle ciekawych pytań, że może polosujemy sobie jeszcze pytania dalej z tamtego filmu i może jeszcze 2-3 osoby również wylosuję. No więc Algorand, duże zmiany od października. Algorand, dużo się dzieje w ekosystemie. Algorand, sam protokół, platforma będzie przeżywała duży upgrade. Wydaje mi się, że ten rok, jak i kolejne lata, no to jest bardzo ciekawy czas dla Algorandu. Więc dzisiaj konkursowo zapraszam. Wtrącenie odnośnie dużych zmian od 1 października. Oczywiście film dodatkowy jeszcze będzie, w jaki sposób można się włączyć w ten zdecentralizowany model zarządzania Algorandu. No ale tak jak widzicie, czekam tutaj. 28 września będzie dopiero Community Governance Participation Instructions. To jest call organizowany przez Algorand, na który Wy też się możecie włączyć, ale jeżeli się na niego nie włączycie, no to ja postaram się streścić, co, jak, gdzie kliknąć, żeby być gubernatorem, żeby móc zarabiać dodatkowe nagrody, żeby móc głosować. Więc no, dzisiaj jest sobota, zostały jeszcze 3 dni, 7 godzin, no i dopiero wtedy Algorand nam powie, co i jak, więc ja wówczas, no mam nadzieję, że jeszcze zdążę w środę czy w czwartek Wam tutaj jakiś film w tym temacie opublikować, więc dzisiaj będę losował nagrody, a film jeszcze jeden o Algorandzie, mam nadzieję, że we wrześniu zrobię. No i chciałem przypomnieć, że ja tutaj staram się zgłębiać te różne układziki w tym wielkim ekosystemie świata blockchain i kryptowalut. Staram się rozumieć, jak to wszystko działa, jak te wielkie i mniejsze układy tworzą jakiś spójny ekosystem, jakiś system napędowy, coś, co pozwala, że no być może właśnie ta adopcja dla kryptowalut zakwitnie. Natomiast pamiętajcie, że ja, jak widać, nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie znam się na tym i wszystko, co tutaj mówię, to nie jest porada inwestycyjna. To jest moje prywatne zdanie, moja prywatna rozkminka. Na silnikach tego typu też się nie znam, natomiast jakbym chciał, pewnie bym się spróbował poznać. No i tutaj próbuję się poznać na kryptowalutach, na blockchainie, na bitcoinie, na Algorandzie. Na tych technologiach, na których budują się ciekawe rzeczy, staram się zrozumieć protokoły, platformy, projekty, które z tego korzystają. No i łączyć te fragmenty układanki. Staram się sobie wyobrazić, co w oparciu o takie rzeczy da się zbudować. Natomiast to nie jest parada inwestycyjna. Ja jestem daleki od bycia doradcą inwestycyjnym. Pamiętajcie też, żeby nie inwestować więcej, niż możecie stracić. No bo jesteśmy bardzo, bardzo wcześnie. Ale warto się tym interesować. No bo zobaczcie, tutaj co ja tu znalazłem. Jestem na szczycie Floyen. Tu jest jakiś koło napędowe było zlokalizowane w engine roomie, czyli w miejscu, gdzie jakby cały układ napędowy kolejki, która, jak rozumiem, tutaj wciągała ludzi do roku 2002, to koło działało. No teraz jest jakimś tam eksponatem. No i tak jest generalnie z każdą technologią. Być może dzisiaj to koło stało zastąpione czymś
całkiem nowszym, na tamten czas musiało być całkiem fajne. No i my dzisiaj być może oglądając te prymitywne technologie blockchain, te proof of worki, te proof of stake'i, te różne jakieś konsensusy, te wszystkie cudne nazwy, których prawie nikt nie rozumie, niektórym się wydaje, że je rozumiemy. Być może to wszystko za 10 lat będzie wyglądało inaczej, będzie jakimś przeżytkiem, jakimś mechanizmem, który zostanie zastąpiony czymś całkiem innym. To musicie mieć na uwadze. No i wydaje mi się, że z tej perspektywy nie zakładałbym, że znaleźliście już tego unikorna, że już znaleźliście najciekawszy projekt, bo historia pokazuje, że te technologie ewoluują w bardzo szybkim tempie. No i ten świat za 10 lat może wyglądać całkiem inaczej. Ja to odkrywam z każdym miesiącem, z każdym rokiem trafiam na jakiś fragmencik układanki, na jakiś koło napędowe, na jakiś malutki fragmencik tego silnika, bo my tu mówimy o jakichś bebechach czegoś, co ma posłużyć do zbudowania internetu przyszłości, do zbudowania nowej infrastruktury pod pieniądz, pod finanse, pod internet, pod zdecentralizowany cloud computing, być może właśnie wszystko na blockchainie, ale te elementy, te tokeny, te konsensusy, te mechanizmy zabezpieczania sieci, to wszystko są takie klocki, takie elementy układanki, które dla większości osób za 10 lat, jak ta technologia dojrzeje, nie będziemy w ogóle musieli o tym myśleć. To będzie sobie działało, będziemy korzystać z tego nowego internetu albo z tych nowych finansów i nikogo nie będzie interesowało, czy tam jest proof of work, proof of stake i jakie są tam algorytmy zastosowane i czy to jest verifiable random function, czy też funkcja nieweryfikowalna. Cokolwiek to będzie oznaczać, nie będzie dla nas miało znaczenia. To będzie miało znaczenie, czy to jest coś fajnego, czy to jest użytecznego, czy to jest lepsze od tego, co mieliśmy wcześniej, no więc na to należy zwracać uwagę. I czy to przede wszystkim będzie trwałe, czy to będzie bezpieczne. No więc wtedy tylko ludzie będą z tego korzystać, z takich technologii. One będą lepsze, dużo, dużo lepsze. Ja twierdzę, że muszą być 10 razy lepsze. Będą bardziej użyteczne, będą łatwiejsze w obsłudze i dadzą nam jakieś funkcjonalności, których dzisiaj nie mamy. Dadzą nam jakieś możliwości, których dzisiaj nie mamy. Tylko wtedy to koło napędowe, adopcyjne koło napędowe się rozpędzi. No i z tej perspektywy między innymi przyglądam się Algorandowi. Algorand na tej drodze idzie w stronę decentralizacji, aby polepszyć swoje bezpieczeństwo, być może też zmitygować jakieś ryzyka regulatorów, regulacyjne. No więc pomówmy sobie trochę o tej decentralizacji, a w zasadzie dzisiaj to ja będę słuchał Was, no bo w zasadzie za moment się przełączę do domu, no i będę losował komentarze. Przypomnę, warunki konkursu były następujące. Należało zostawić sugestie pod filmem na temat Algorand Governance, jakbyście widzieli podział nagród między gubernatorów, a między inicjatywy, które ci gubernatorzy będą uchwalać. Jest jakiś budżet, jest jakiś system głosowania. No i teraz pierwsze głosowanie, które odbędzie się na Algorandzie w sposób zdecentralizowany w oparciu właśnie o ten nowy model, będzie sobie na temat tego, jak gubernatorzy powinni być wynagradzani, jak podzielić całość budżetu, w jakich pakietach, ja ci podejdę sobie bardziej na stałe czy algorytmicznie. Tutaj czekałem na Wasze sugestie, taką sobie grę zaproponowaliśmy. No i bardzo dużo sugestii się pojawiło. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze w tym zakresie. No i warunki były takie. Losuję 5 osób. Każda wylosowana osoba dostaje 5 algosów. Więc to będzie jakby szczęście. Tutaj kto miał szczęście, ten dostanie nagrody. Kozy. Są tam na żywo. Można je zobaczyć. Kto miał szczęście, ten dostanie nagrody. Po 5 algosów. Następnie z tych 5 wylosowanych osób wybiorę 2 osoby, które miały najbardziej ciekawy, merytorycznie, moim zdaniem oczywiście subiektywnym, wkład czy propozycję. No i jedna osoba, taka top z tych 5, dostanie 10 algosów, a druga osoba, która również miała ciekawą propozycję, moim oczywiście zdaniem dostanie dodatkowe 5 algosów, więc rozdam 5 razy 5, 25 algosów, plus 10 algosów bonusu dla jednej osoby i 5 algosów bonusu dla jeszcze drugiej osoby, czyli w sumie 40 algosów.
czyli jakieś 80 dolarosów, czyli ponad 300 pelenosów. No dobrze, to sobie tutaj postosowałem różne skrótosy. No to pora na losowanie, ale jeżeli nie braliście udziału w tym konkursie, no to zostańcie po losowaniu. Będzie jeszcze jedno losowanie, a mianowicie losowanie starego konkursu, takie dogrywkowe. Czyli wylosuję pytania do mnie na temat Algorandu, które nagrodzę i odpowiem na nie. No i też powiedzmy, że wylosuję dwie albo trzy osoby może, zobaczymy jak będzie szło. I każda z osób dostanie po 5 algosów. No i na pytanie w locie postaram się odpowiedzieć. I to jest konkurs stary, on już chyba był ze 2 miesiące temu ogłoszony. No więc jedziemy. Jestem już w YouTube Random Comment Pickerze. Wklejamy link do filmu, którym był konkurs. Teraz mowa o konkursie governance cały czas. Filtry bez odpowiedzi, bez duplikatów. No i spróbujmy tutaj sobie keyword. Miał być hashtag Algorand. Hashtag Algorand, dobrze. Wow, 67 komentarzy. No i losujemy pierwszego zwycięzcę. Pierwszy zwycięzca Aforem. Aforem, do ciebie trafia 5 algosów. Na początek podzielenie puli pomiędzy projekty i governance. Governance max 10%, które powinien maleć co rok w stosunku do 0,5% do 1% rocznie. Spadać zawsze minimum 0,5%, zresztą w zależności od wzrostu kursu w ciągu roku. Im większy wzrost kursu, tym większy spadek. Dla najbardziej aktywnych airdropy z projektów budowanych na algo bądź dodatkowy 1% pod warunkiem uczestnictwa w każdym głosowaniu. No ciekawe. Max 10%, który powinien maleć co roku. Czyli malejące, podoba mi się. Max 10% w zależności, czy mówimy tu o puli na cały, czy na dany rok, no to już pewnie do doprecyzowania. Propozycja malejąca, no nie jest to zła propozycja, tak na pierwszy rzut oka. Ciekawe, co Algorand wymyśli. No dobra, dzięki Aforem. Co najmniej 5 algosów do ciebie idzie, a ja losuję dalej. Druga osoba. Kodyswa. Hashtag Algorand. No ale nie ma tutaj rozwinięcia żadnego, więc no tego niestety nie mogę uznać. Natomiast za szczęście w losowanie kodzwie mogę dać jednego algosa, jeżeli to się w jakiś sposób losuje. Natomiast sprawdzę jeszcze później, czy nie było tutaj coś, picker coś mi tu nie namieszał, ale raczej nie. Tylko hashtag Algorand. Więc jeżeli kodzwa chciałbyś dostać, bądź chciałbyś dostać algosa, bądź może dwa, no to napisz, natomiast warunków konkursowych z propozycją nie spełniasz, więc muszę się trzymać swoich założeń. Losujemy dalej. Hadrian Habros. 5 algosów idzie do ciebie. No i co tutaj piszesz? Moja propozycja. Równe pule nagród w każdym kwartale. Każdą pulę nagród podzielić na 3 części. 1. Stała część dla gowernorów. 2. Stała część przeznaczona na rozwój projektów. 3. Część podzielona między gowernorów a projekty w zależności od ilości osób biorących udział w głosowaniu. Im więcej osób zgłosi się na dany kwartał, tym więcej z tej części zostanie im przyznane. To rozwiązanie powinno sprzyjać decentralizacji, uszczuplając jedynie w nieznacznym stopniu finansowanie projektów. No również ciekawa propozycja, więc dzięki Hadrian. No i zobaczymy, jak tam dalej będzie nam szło jeszcze losowanie. Czyli losujemy teraz trzecią osobę. Adam H. Adam H. dostaje co najmniej 5 algosów. Losujemy sobie Adam H. Myślę, że ciekawe rozwiązanie to system bitcoinowy. To jest duże nagrody na początku, aby przyciągnąć inwestorów, zdobyć rozgłos, a potem mniejsze wraz z wzrostem użyteczności i ceny. Być może system podziału nagród uzależniony właśnie od ceny tokenu.
No również ciekawa propozycja oparta na Bitcoinie. Duża nagroda na początku przyciągnie wielu inwestorów, więc będzie duża decentralizacja, potem przesiejemy pewnie. No tak, to jest jakieś podejście bez konkretów, ale no na tym etapie oczywiście pewnie ciężko o konkrety. Też mi się to podejście podoba. No dobrze, dobrze. No to mamy trzeciego, teraz czwartego. Szczęśliwca losujemy. Manowic też dostaje co najmniej 5 algosów. Algorand tokeny mrożone na kwartał, nagrody wypłacane po tym okresie. Nowy użytkownik, adres będzie dostawał 15%, lecz przy następnych 5 kwartałów nagroda spadnie do 10%, czyli 1% na kwartał. Wiadomo, nowy użytkownik, lepsza promocja, lepsza decentralizacja, następnie nagroda będzie się już tylko zwiększać o 0,25 na kwartał, czyli 1% w skali roku, co oznacza, że maksymalnie będzie można dostać 18%. Nagroda dla stałych szczytowników będących od samego początku i oczywiście wypłacana z algo bieżącego adresu na nowy adres po zakończeniu kwartale powinna podlegać kwartalnej karencji, co powinno zachęcić do niezmieniania adresu, czyli procent spadkowo-wzrostowy. No tak na pierwszy rzut oka musiałem to sobie pewnie jeszcze raz przetrawić, żeby to dobrze zrozumieć, ale widać, że propozycja starannie przemyślana na pewno. Nowy adres będzie stał 15%, to przez 5 kwartałów nagroda spadnie do 10%. No, ciekawa propozycja, na pewno przemyślana. Być może moje umiejętności szybkiego poznawania, a nie chciałbym tutaj przedłużać, to przekracza. Widać, że jest tu dużo detali w tym wszystkim. Dzięki, Mama Nowic. I ty byłeś czwartym zwycięzcą. Losujemy piątego zwycięzcę. Pick a winner. Zenek Bury. Dostaje też co najmniej 5 algosów. Algorand. Nagrody powinny być z czasem zmniejszane. Model oparty na deflacji jest chyba dobrze przyjmowany przez społeczność. Deflacyjne Ethereum po aktualizacji. Dodatkowy procent przy wzięciu udziału we wszystkich głosowaniach. Może też jakiś bonus, jeżeli brało się udział we wszystkich głosowaniach w danym roku. Taka 13. pensja. No ciekawe. Również bardzo ciekawe podejście. No i słuchajcie, no co ja tutaj mogę teraz zrobić w tym wypadku? Może zróbmy tak, no, żeby już było w miarę sprawiedliwie, no to może ja troszeczkę zmienię warunki tego konkursu. W takim razie wszystkie propozycje miały content, miały jakieś mięso, widać było, żeście przemyśleli, więc może po prostu każdemu dam ten bonus 5 dolarów, czy 5 algosów, przepraszam, więc będziecie mieć podstawowe 5 algosów plus dla każdego bonus 5 algosów. Czyli w sumie każdy dostanie po 10 algosów. Wszystkie osoby, które wylosowałem, no i osoba, która dała sam hashtag Algorand, dostanie no, 2 algosy, jeżeli się zgłosisz, jeżeli ci to w czymś pomaga. Więc do rozdania w tej chwili mam 52 algosy. Oprócz tego sobie jeszcze na spokojnie te komentarze przeczytam i jednej osobie, jeżeli mi się tu ktoś tak wyłoni, bo musiałbym na tym troszeczkę czasu spędzić, żeby wyłonić jedną osobę, która faktycznie w moim mniemaniu miała jakieś najbardziej merytoryczne wszystkie były, ale najbardziej mi się podobającą propozycję tego governance. Natomiast wszystkie mi się spodobały tak naprawdę, wszystkie miały mięso w sobie, miały jakiś, widać było, że włożyliście w to staranie, no więc nagrodźmy wszystkich dodatkowym bonusem po 5 algosów, więc każdy, kto wylosowany, dostaje 10 algosów, no i jednej osobie dam 15 algosów, ale muszę to sobie jeszcze na spokojnie przemyśleć, kogo tutaj tym dodatkowym jeszcze bonusem wynagrodzić. No dobrze, to tę część konkursu kończymy. Zwycięzców proszę o kontakt mailowy na join@dextreme.pl. Adres mailowy pojawi się na ekranie.
prześlijcie mi swój adres albo walleta, na który chcecie dostać nagrodę. No i będę was również być może jakoś weryfikował, żeby sprawdzić, że wy z maila, to wy z komentarza, więc najczęściej po prostu proszę was, byście tym samym użytkownikiem, którym zostawiliście komentarz zwycięski, zostawili komentarz w innym miejscu, pod innym filmem, o konkretnej treści, którą wam prześlę. Jeżeli uznam to za konieczne, to coś takiego robię. No i po zostawieniu przez was takiego komentarza, wówczas ja przelewam wam algoski na wskazany adres. Jeszcze raz dzięki wszystkim, którzy brali udział w tym konkursie. Dziękuję za propozycje, ich było naprawdę masa. Zobaczymy, co tam Algorand w tym temacie wymyśli. No i 28 września dowiemy się, jak będzie wyglądał cały proces związany ze zgłaszaniem się na gubernatora, podłączaniem adresów, narzędziem do głosowania i tak dalej. Więc w tym temacie oczywiście film jeszcze będzie. No dobrze, no to nie kończymy jeszcze. Za chwilę robię drugie losowanie ze starego konkursu, który były pytania do mnie. No i tam też wylosuję 2-3 osoby, odpowiem na pytania, no i parę osób jeszcze dostanie jakieś algosy. Więc zostańcie dalej. No dobra, no to teraz mi jeszcze zostaje wylosować te 2-3, a może więcej osób, które zadawały pytania pod starym filmem do mnie, odpowiedzieć na te pytania, no i zwycięzcom przydzielić po 5 algosów. Postaram się wylosować minimum 2 osoby, jak będzie dobrze szło, wylosuję 3, a jak będzie bardzo dobrze szło, wylosuję może więcej osób, żeby ten film był nagrodą dla tych z ostatniego konkursu, no i nagrodą dla cierpliwych, którzy być może czekają ciągle na jeszcze jakieś algosy, a którzy udzielają się już od jakiegoś czasu. Poza tym tam było masę pytań, więc zobaczymy, jakie pytanie wylosuję. Oczywiście, jeżeli wylosuję pytanie, które już było, no to tutaj niestety będę musiał ponowić losowanie. Być może jeszcze symbolicznego algosa takiej osobie dam, ale nie będę nagradzał dwa razy za samo pytanie, więc pytanie musiało jeszcze nie wystąpić w poprzednim losowaniu, bo konkurs już był rozstrzygnięty. No i może, skoro to jest już takie odgrzewanie kotletów, to może ja zrobię inaczej. Może w zależności od jakości tego pytania, albo jego dogłębności, merytoryczności, tą nagrodę ustalę. Zobacz, jakie będą pytania. No być może obniżę niektórym, jeżeli będzie jakieś słabe pytanie, moim zdaniem. A być może podwyższę jak tą nagrodę, jak będą jakieś super dobre pytania. Zwłaszcza takie, na które nie będę miał odpowiedzi, no to może też. No dobra, no to zobaczymy, jak to wyjdzie. Sam jestem ciekaw, to jest dla mnie również ciekawe wyzwanie, żeby pobawić się tutaj w takie odpowiadanie na pytania na żywo od was. No jak na żywo, jak na żywo, ja je tutaj sobie nagram, ale nie czytam ich wcześniej i nie zastanawiam się nad odpowiedzią, po prostu jadę z głowy, a jak nie wiem, no to po prostu mówię, że nie wiem. Okej, no to do losowania konkursu numer, nie pamiętam z którego filmu, ale osoby, które brały udział, na pewno wiedzą. No dobrze, jestem ponownie przy YouTube Random Comment Pickerze. Tu wklejamy link do filmu numer 260. Stary film z 11 lipca, on był o tokenizacji papierów wartościowych. Tam był konkurs, gdzie was prosiłem, byście zostawiali pytania, które będę losował. Ten konkurs oczywiście był rozstrzygnięty, natomiast zrobimy dogrywkę, bo było tam sporo ciekawych pytań. Może jeszcze coś nam się tutaj uda wylosować, czego jeszcze nie odpowiedziałem, a może warto to wylosować i odpowiedzieć. Więc tak, dajmy, tam było minimalne ograniczenie, hashtag algo. Mamy to. No i zobaczmy, ile takich mamy. 63 komentarze. Losujemy pierwsze pytanie. Piotr Czajek. Algo. Wprowadzenie rozwiązania AlgoSaver z BlockSwapem. BlockSwap. CBSN jeszcze hashtag. Piotr Czajek. No fajnie, że to pytanie wylosowałem. To pytanie chyba się pojawiało nawet kilkukrotnie z tego, co pamiętam. No i pewnie zasługiwałoby na osobny film. Co być może sobie na karteczce, na to-do liście zrobię. BlockSwap, z tego co wiem, to jest projekt, który
robi no taki następnej generacji DeFi dla, na bazie Algorandu. BlockSwap dostał jakiś funding w ramach europejskiego akceleratora. No i buduje coś, co się nazywa właśnie Algo Saver, czyli będzie nam to dawało możliwość, byśmy na naszych fiatach generowali yield. Dokładnie jak to ma być rozwiązane, nie wiem, czy to są fiaty, czy stablecoiny, ale no to, co pamiętam z ogłoszenia, było, że nawet 7% na USD dzięki Algo Saverowi będzie można zarobić. No i będzie to bardzo ciekawa alternatywa do tego, żeby właśnie nie trzymać pieniędzy w banku. No w banku, tak jak to zdaje się Phil powtarza, nie inwestuj więcej niż możesz stracić, więc w banku ostrożnie. To oczywiście z mrugnięciem oka, ale rozwiązania DeFi-owe na Algorandzie, takie jak buduje BlockSwap, które dadzą nam yield z naszych USD czy z naszych innych walut fiducjarnych, to jest coś bardzo ciekawego. Ja ten projekt przyznam, że mam na liście do sprawdzenia. Jeszcze się w niego bardzo nie zagłębiłem. Na pewno będzie tam możliwość dla zwykłego użytkownika generowania yieldu. Na pewno będzie też możliwość zaangażowania się jako LP, czyli Liquidity Provider, czyli osoba, która no, dostarcza płynności do danych pól. No i to jest, wydaje mi się, że interesujący projekt. W jakim jest stadium, to nie wiem. Zdaje się, że ten akcelerator, w którym tutaj uczestniczyli, to był jakoś w maju czy w czerwcu, więc czy coś się zdążyło zbudować, to nie wiem, ale no to jest, myślę, że dobry punkt zaczepny do tego, żeby zrobić na ten temat większy film, no bo te DeFi'e, takie typowe DeFi'e, które znamy z Ethereum, czy nawet z Bitcoina ostatnio dzięki Sovereignowi, które nam dają możliwość generowania yieldu, które dają różne możliwości, to jest rzecz, którą fajnie byłoby zobaczyć na Algorandzie, no i to jest coś takiego, co właśnie Algo Saver nam tutaj, mam nadzieję, dostarczy. Więc ja sobie zapisuję niniejszym też dodatkowy film na ten temat, by zrobić w jakiejś, nie wiem, czy niedalekiej przyszłości, ale w przyszłości. Na pewno Piotr Czajek, za to pytanie dostajesz ode mnie 5 algosów, więc napisz do mnie maila ze swoim adresem algosowym, no i tam ci prześlę 5 algosów. A ja sobie też next step na to-do listę zapisuję. No dobrze, no to spróbujmy może jeszcze jedno pytanie wylosować. Losujemy. Paweł Cabała, też sobie zapisuję. Paweł Cabała, Algorand. Witaj, pytanko. Czy istnieje jakieś niebezpieczeństwo dla istnienia Algo? Czy raczej z racji innowacji przegoni Cardano? Pozdrawiam. I niebezpieczeństw dla istnienia Algo, wydaje mi się, że istnieje wiele. No, widzimy, co się dzieje dzisiaj w regulacyjnym świecie w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że SEC, Gary Gensler, z jednej strony jest zwolennikiem krypto, nawet wykładał na MIT. Słuchajcie, Gary Gensler wykładał na MIT Blockchain and Money, takie miał wykłady, jest profesorem, zna się na tej technologii, rozumie ją od bebechów, jednocześnie uważa, że jest to innowacja, że jest to coś, co jest przyszłością. A z drugiej strony oczywiście jest za regulacjami, więc będzie to regulował. Na początek biorą się za platformy do generowania yieldu, za CeFi'e, za giełdy. Ale od Garego też słyszymy, że jego zdaniem wszystko poza Bitcoinem i Ethereum jest security, czyli jest papierem wartościowym takim czy innej maści. Jeżeli sobie zapodamy test Huawei'a, czyli stary test, no to większość projektów tak naprawdę przez inwestorów jest traktowana jako wehikuł inwestycyjny, a nie użytkowy. Jest najczęściej za tym jakaś firma, która, od której pracy zależy to, czy
jakby ten inwestor dostanie swój zysk, czy nie dostanie swojego zysku. No więc większość projektów, które nie są tak naprawdę bardzo, bardzo dogłębnie zdecentralizowane, może być przez SEC uznane za papier wartościowy. No i to jest jakieś zagrożenie, natomiast to nie jest zagrożenie, które moim zdaniem sprawi, że projekt jakiś zniknie. To może sprawić jakieś dodatkowe obostrzenia, regulacje dla firm, fundacji, organizacji, które za tym projektem stoją, które będą musiały przestrzegać. Algorand pod tym względem był zawsze, wydaje mi się, dosyć ostrożny. Algorand też jest projektem, moim zdaniem, dosyć zdecentralizowanym. Zresztą to się bardzo dobrze wiąże z poprzednią częścią tego filmu na temat decentralizacji modelu zarządzania budżetem. Im więcej osób, im większej ilości osób, podmiotów jest rozproszone podejmowanie decyzji, ale też infrastruktura danej sieci i wszystko, co się dzieje z danym protokołem czy platformą, tym bardziej mamy jakby ten czwarty punkt, zdaje się, z testu Huawei'a na temat decentralizacji i wąskie grupy osób, organizacji, firm, od których zależy to, czy dany aset generuje zysk, czy nie, no tym bardziej ten punkt jest testu Huawei niespełniony, czyli tym mniejsza szansa, że coś zostanie uznane za papier wartościowy. No więc Algorand, no tutaj wydaje mi się, że jest w tym temacie dość bezpieczny, natomiast no Gary Gensler z SEC-u, jakby przewodniczący Security and Exchange Commission w Stanach Zjednoczonych, słyszałem wypowiedzi, w których mówił, że jego zdaniem wszystkie bądź prawie wszystkie projekty poza wspomnianymi Bitcoinem i Ethereum są papierami wartościowymi, więc regulatorzy będą nachodzić projekty takie jak Cardano, Algorand, ale i Celsius, i wstawcie sobie tutaj wasz dowolny ulubiony projekt Uniswap albo inny swap. No ale to jest moja opinia. Czy to jest zagrożenie? Nie. Znaczy w pewnym sensie tak, ale może namieszać, może spowodować, że te platformy będą musiały się przeorganizować w taki czy w inny sposób. Na pewno jest to dobry impuls do mocnej decentralizacji, bo mocno zdecentralizowana platforma nie powinna zostać uznana za papier wartościowy, bo nie ma jednej organizacji, której zależy wynik jakby spodziewanej inwestycji, tak to sobie nazwijmy. Natomiast no to jest moja opinia. Czy przegoni Cardano? No wydaje mi się, że tutaj można by na to na parę sposobów popatrzeć. Moim zdaniem te projekty chodzą jednak za innym trochę rynkiem. Algorand jest mocno instytucjonalnie skupiony, mocno regulacyjnie skupiony. Te przypadki użycia są często w połączeniu z tym TradFi, z Traditional Finance, czyli Algorand myśli, jak budować most, by jak most, szeroko pojęte most bądź mosty, by jak najwięcej aktywów z obecnego świata finansów mogło przejść na blockchain, i robi to w porozumieniu z dużymi firmami, myślę, że często z rządami i z różnego rodzaju instytucjami. Ale też oczywiście startupy też adresuje. Cardano wydaje mi się, że pod kątem jakby swojej historii jest no, też na pewno bardzo zdecentralizowanym projektem. Mówimy tutaj o tysiącach SPOs. Jest na pewno wolniej rozwijającym się projektem z mojej perspektywy. Wiele rzeczy, które Cardano dopiero zrobi, Algorand już zrobił. Z kolejnej strony Cardano też chodzi za trochę innymi rynkami, właśnie te rynki takie bardzo, bardzo wschodzące, te rynki rodzące się, te rynki całkowicie, że tak powiem, niezaadresowane jeszcze technologią, gdzieś tam szeroko pojęta chociażby Afryka, gdzieś, gdzie tak naprawdę coś znane pod hasłem tradycyjne finanse być może nawet w ogóle nie istnieje i jest tam łatwiej zasiać, na przykład rozwiązanie oparte o Cardano. Więc nie do końca moim zdaniem obie platformy ze sobą konkurują. Technologicznie budują obie bardzo ciekawe rzeczy. Jak mówię wielokrotnie, nie uważam, by zwycięzca tutaj był jeden. Wydaje mi się, że rynek
jeżeli chodzi o obecny świat finansów, ale też o obecną infrastrukturę technologiczną, obecny internet, o Web2, to jest tak olbrzymi rynek, że ani samo Algorand, ani samo Cardano, ani samo Polkadot, ani nawet Ethereum 2.0, ani nawet przyszłe Ethereum 3.0 bądź 10.0 tego wszystkiego nie wchłonie. No i tu jest potrzebna moim zdaniem większa ilość platform. Każda z tych platform za jakimś tam rynkiem chodzi, w czymś się wyspecjalizuje, jedna być może będzie lepsza właśnie w przenoszeniu asetów z tradycyjnych finansów, inna być może lepiej wejdzie w rynki wschodzące, a jeszcze inna w ogóle zbuduje coś całkowicie pod zdecentralizowane przetwarzanie, zdecentralizowany storage i tak dalej. Więc widzę tu raczej potrzebę dla wielu, wielu platform, również różnych podejść, jeżeli chodzi o skalowanie obecnych platform. Im więcej mamy współpracy, tym większa szansa, że ten obszar przetrwa, no bo weźmy jeszcze pod uwagę to, że no, obecni giganci, czy to z obszaru finansów, czy to z obszaru technologii, będą walczyć o swoją pozycję. Oni będą wychodzić ze swoimi CBDC, oni będą wychodzić ze swoimi pseudo-blockchainami, które są pseudo-zdecentralizowane, natomiast oni mają zasięgi, oni mają, że tak powiem, użytkowników już dzisiaj. No i będzie im łatwiej, będzie im być może łatwiej zakrzyczeć narrację tych projektów, takich jak Algorand czy Cardano, tak jak wymieniono w tym przypadku, które są no jednak dopiero startupami. No więc współpraca uczyni nas tutaj silniejszymi. No i taka jest moja percepcja na ten temat. Wróg jest gdzie indziej. Więc nie oczekuję tego, żeby Algorand przeganiał Cardano, oczekuję tego, by biegł razem z Cardano w sztafecie, w zespole. No i mam nadzieję, że takie rzeczy się będą działy. Mam nadzieję, że też te same projekty będą razem w teamie z Bitcoinem i z Ethereum i z innymi ciekawymi platformami, takimi jak Polkadot i no, chociażby Kusama. Tak? No, każdy z tych przypadków użycia, znaczy każdy z tych projektów znajdzie inny przypadek użycia. No mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie, może jeszcze rozwinę, bo tu o to niebezpieczeństwo dla istnienia algo skupiłem się na tym aspekcie związanym z regulacjami, no bo to akurat mi teraz najbardziej chodzi po głowie i przygotowuję film też na temat samego SEC-u, regulacji, ETF-ów, gdzieś tam w tyle głowy mamy te wszystkie regulacyjne też wejścia Teksasu czy New Jersey na Celsjusza, na Blockify'a, SEC-u na Coinbase, więc w tym obszarze regulacyjnym, tak jak mówię, się dużo będzie działo. No i akurat w tej perspektywie wydaje mi się, że Algorand jest dosyć dobrze ustawiony. Zresztą ciekawe, czy tam Gary Gensler i Silvio Micali z racji swojego przykotwiczenia do MIT. Obaj są profesorami, czy tam jakaś współpraca jest większa. Więc być może tutaj akurat z regulatorów to Algorand się najmniej powinno obawiać, tego nie wiem. Natomiast znowu, tak jak powiedziałem na początku tego wywodu, ci regulatorzy może aż tacy tutaj nie będą bezwzględni, oni po prostu chcą mieć nad tym kontrolę. No być może te technologie w rezultacie będą troszeczkę nudniejsze, natomiast wydaje mi się, że tak długo jak będą widzieć financial statement, jakieś raporty finansowe z tych projektów, tak długo jak będą wiedzieć, co te projekty robią, z kim, na jakich zasadach i będą transparentne w tym obszarze, to SEC chyba da im może nie spokój, ale po prostu będzie chciał je traktować tak jak dowolną inną firmę, która działa pod jakby jurysdykcją SEC-u. Natomiast zagrożenia takie technologiczne, zagrożenia związane z dojrzałością platform, no znowu tutaj decentralizacja sprawia, że platformy jest trudniej ubić, zhakować, jest ją trudniej w jakiś sposób wywrócić. No i Algorand, ta decentralizacja pomaga nie tylko w obszarze regulacji, ale też w obszarze technologicznej stabilności. No i z tej perspektywy wydaje mi się, że tutaj i Cardano, i Algorand są równie bezpieczne na moje oko. Zagrożenia tak naprawdę to jest, komu się uda zbudować adopcję, no bo w dłuższej perspektywie, jeżeli platforma nawet będzie zdecentralizowana, nawet ci regulatorzy jej dadzą spokój, ale nie zyska adopcji, no to będzie jakby pustą wyspą, która sobie wymrze. I oto jest moim zdaniem tutaj gra, by
umieć znaleźć swoją niszę, wychodzić ścieżkę, złapać ten rynek i zonboardować tych użytkowników. No i Algorand wydaje mi się, że ma tutaj wyraźną ścieżkę ku tradycyjnym finansom, tak jak wspomniałem, ale też ku startupom poprzez akceleratory, którymi łowi ciekawe projekty do siebie poprzez różnego rodzaju grant programy, gdzie można aplikować o fundusze. Więc Algorand idzie moim zdaniem głównie po tradycyjne finanse, ale też jakby po rynek tradycyjnych finansów, ale też próbuje też przyciągnąć bardziej oddolne inicjatywy, więc wydaje mi się, że ścieżkę do adopcji ma ciekawą. To pytanie było bardzo fajne. Dzięki, Paweł. 5 algosów idzie do ciebie. Napisz do mnie maila na join@dextreme.pl. Podaj swój algo adres. No i algosy pójdą do ciebie. No dobrze, to żeby ten film nie był za długi, no to może tutaj faktycznie skończymy nagrywanie. Być może będę wracał jeszcze do filmu 260 i do tych pytań, bo jest ich tam, jak widać, jeszcze sporo. Ale na dziś to tyle, więc dzięki wielkie. No i do usłyszenia. No i jesteśmy po losowaniu. Znaczy, jak ja to nagrywam teraz, to jeszcze jestem przed losowaniem, ale tutaj sobie zrobię taką dogrywkę na koniec filmu, więc już wierzę, że jesteśmy po losowaniu. Wszystkim zwycięzcom gratuluję. Wszystkich zwycięzców proszę o kontakt na join@dextreme.pl. Podajcie mi swój adres algosowy i ja tam wam prześlę tą nagrodę, którą wygraliście. Wszystkim udzielającym się w komentarzach, komentujących, lajkujących, którym nawet się nie udało, którzy być może komentują, nie z myślą o konkursie, tym bardziej gratuluję, znaczy dziękuję w zasadzie i gratuluję wytrwałości, ale wszystkim wam dziękuję za to, że tutaj ze mną jesteście i pomagacie temu kanałowi rosnąć. Taki komentarz dla YouTube'a oznacza, że coś tutaj się dzieje i może pokażmy ten film większej ilości osób, więc to zawsze pomaga, więc za każdy komentarz, za lajka jestem bardzo wdzięczny. A jeżeli trafiliście tu nowi na ten kanał, no to być może rozważcie subskrajba. No to do usłyszenia. Cześć.